Jakie jest przedsiębiorstwo, każdy wie. Przedsiębiorstwo jest to każda spółka, każda firma, każda grupa ludzi, która ma jakąś działalność gospodarczą i która wpływa na gospodarkę, a gospodarka wpływa na nią i chce zarobić pieniądze poprzez m.in. wyzysk. Przedsiębiorstwo jest w swojej strukturze jednostką autonomiczną. Oznacza to, że w swojej wnętrzu może samo podejmować decyzje dotyczące samej siebie, dotyczące swojego wyglądu z zewnątrz oraz tego, jak działa wewnątrz. Jednak wszystkie decyzje, które podejmuje, nie są zupełnie pozostawione beztrosko same sobie. Jest pewien wpływ czynników z zewnątrz, m.in. interwencjonizmu państwowego poprzez ustanawianie prawa, a także poprzez m.in. popyt i podaż, które ustanawiają, co jest produkowane, a co nie jest, co się opłaca produkować, a co się nie opłaca produkować. Ekonomiści wyróżniają w tym dwa rodzaje czynników, które wpływają na podejmowane decyzje przez przedsiębiorstwo. Są to tak zwane czynniki bliższe, otoczenie bliższe, zwane też mikrootoczeniem. Są to wszystkie czynniki, które wpływają na przedsiębiorstwo, ale przedsiębiorstwo może też wpływać na nie. Jest także makrootoczenie, czyli wszystkie czynniki dalsze, które wpływają na przedsiębiorstwo, ale przedsiębiorstwo nie ma na nie wpływu. Jednym z otoczeń przedsiębiorstwa jest otoczenie bliższe, zwane mikrootoczeniem lub otoczeniem konkurencyjnym. Otoczenie bliższe tworzą wszystkie czynniki, które mają bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem, mają wpływ na to przedsiębiorstwo, a przedsiębiorstwo ma wpływ na te czynniki. W gospodarce rynkowej otoczeniem bliższym nazywamy głównie relację popytu i podaży, która wynika z zasad funkcjonowania rynku. Ważną cechą otoczenia bliższego jest indywidualność, ponieważ każda firma ma inne mikrootoczenie. Otoczenie bliższe tworzą klienci, którzy kupują produkty danej firmy. Kiedy jest więcej klientów i ci klienci dysponują większymi zasobami finansowymi, w tej firmie łatwiej jest osiągnąć sukces. Dostawcy, czyli podmioty, które dostarczają surowce, półprodukty i usługi dla danej firmy. Im więcej jest dostawców jednego surowca, tym korzystniej jest dla firmy, ponieważ pomiędzy tymi dostawcami występuje konkurencja, przez co przedsiębiorstwo może liczyć na niższe ceny danego surowca i usługi wyższej jakości. Do dostawców zaliczamy też banki, które prowadzą konta dla przedsiębiorstw, firmy ubezpieczeniowe i dostawców takich usług jak internet, telekomunikacje. Konkurenci, czyli producenci, którzy oferują podobne produkty, usługi, takie jak dana firma na tym samym rynku. W gospodarce rynkowej działa wiele firm w jednej branży, przez co występuje pomiędzy nimi konkurencja, a ich usługi są wyższej jakości. Lokalny rynek pracy, czyli rynek, do którego zaliczamy wszystkich pracowników i pracodawców. Im ten rynek jest większy, tym łatwiej pracodawcy jest znaleźć pracownika, który ma odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko. Ważny jest poziom bezrobocia i średni poziom płac, ponieważ są to czynniki, które mają wpływ na wysokość pensji w przedsiębiorstwie. Pośrednicy, czyli firmy, które pośredniczą w wymianie towarów, np. hurtownie, firmy transportowe. Im jest ich więcej, tym korzystniej dla przedsiębiorstwa. Władze lokalne, czyli władze samorządów terytorialnych na danym obszarze, które wydają decyzje dotyczące lokalizacji firmy i wymogów w kwestii ochrony środowiska. Otoczeniem dalszym nazywamy ogół czynników, na które dane przedsiębiorstwo nie ma praktycznie wpływu, ale mają one znaczny wpływ na nie. Zazwyczaj nie jest ono bardzo ważne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy, ponieważ ona automatycznie przystosowuje się do specyfiki danego rynku. Ponadto, co ciekawe, te czynniki są bardzo podobne, a wręcz takie same dla wszystkich firm, które działają na danym rynku czy danym obszarze, dlatego żeby poznać i zrozumieć, jaki błąd zrobiły firmy, które nie dały rady utrzymać się na rynku, wystarczy prześledzić ich poczynania i zobaczyć, jaki właśnie to był błąd. W podziale wyróżniamy 6 kategorii. Pierwszą z nich jest otoczenie ekonomiczne. Jest to ogólna charakterystyka rynku, czyli zasobność portfeli naszych potencjalnych klientów, ich ilość oszczędności, a także możliwość udzielania kredytów przez banki zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas samych, na przykład
dla rozwoju naszych firm. Kolejną kategorią jest otoczenie demograficzne. Zależy ono od płci i wieku naszych potencjalnych klientów, a także od tego, czy nasz produkt chcemy sprzedać w większym mieście, czy raczej w mniejszym, gdzie ilość klientów będzie mniejsza. Otoczenie społeczno-kulturowe. W tym przypadku musimy zbadać poziom wykształcenia naszych konsumentów, a także sprawdzić, jakie zasady etyczne panują w danym kraju, czy regionie, czy ogólnie na rynku, na którym chcemy oferować nasz produkt i dostosować swój marketing, a także oferowany produkt do specyfiki danej klienteli, czy danego rynku. Przy kolejnym otoczeniu, czyli otoczeniu technologicznym, należy zorientować się, jakie procesy technologiczne są już dostępne na danym rynku, a jakie nie, jakie procesy będziemy musieli skądś indziej zaimplementować, aby nasz produkt był taki, jaki sobie zaprojektowaliśmy i prawdopodobnie będziemy musieli odpowiednie maszyny, odpowiednie kwalifikacje wziąć z zewnątrz, z innych rynków bądź innych państw. Kolejnym otoczeniem jest otoczenie polityczne i prawne. Ważne jest, żeby sprawdzić, jakie prawo ma dany region, państwo i dostosować się do niego, a także zorientować, czy nie potrzebujemy przypadkiem jakiejś koncesji czy pozwolenia na działalność, którą chcemy wykonywać. Przykładem takiej działalności może być na przykład wydobywanie surowców naturalnych bądź korzystanie z sieci radiowej, na przykład w celu prowadzenia radia, telewizji czy ogólnie usług telekomunikacyjnych bądź dostępu do internetu. Ważne jest także, żeby zorientować się, jak bardzo interweniuje państwo w gospodarkę, jaki jest poziom interwencjonizmu państwowego. Dane wskaźniki są bardzo ważne. Ostatnim otoczeniem jest otoczenie naturalne. Jest ono w przeciwieństwie do tego, które omawialiśmy w otoczeniach bliższych, jest ono determinowane przez prawo albo państwa, albo większego regionu, bądź całego kontynentu, na przykład prawa Unii Europejskiej, do których musimy się stosować, jeżeli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. Jak widać, wszystkie czynniki, które determinują działania firmy, zarówno z otoczenia bliższego, jak i otoczenia dalszego, bardzo mocno wpływają na samą firmę. Musimy bowiem wiedzieć, że firma musi być bardzo elastyczna, musi jakby zarówno podążać tą ścieżką, którą sobie obrała, a także dostosowywać się do zarówno prawa, jak i oczekiwań klientów. Ważne jest, żeby utrzymać swoich klientów jak najdłużej i aby nie podpaść jakby swoim klientom, by zachować dobry wizerunek. I ten wizerunek buduje się zarówno przestrzegając wszystkie czynniki otoczenia tego bliższego, jak i otoczenia dalszego. Zarówno zasady etyczne, jak i same oczekiwania naszych klientów. Czy będziemy nastawieni tylko na zysk i bezwzględnie, bez przestrzegania norm etycznych czy norm przyjętych przez konsumentów, które już zbudowaliśmy wcześniej, bądź będziemy budować, by podążać naszą ścieżką, którą zbudowaliśmy. Przyczyną zmienności otoczenia jest tempo zmian w technologii. Wzrost zapotrzebowania na towary oraz wysokie koszty pracy spowodowały rozwój automatyzacji produkcji. Powstają automatyczne linie produkcyjne. Człowiek jest tam potrzebny tylko do nadzorowania całego procesu produkcji. Zwiększyła się liczba wytwarzanych produktów poprzez przyspieszenie procesów produkcyjnych. Nowe technologie otrzymania produktów, które były wytwarzane do tej pory w sposób jednostkowy, spowodowały zwielokrotnienie ilości wytwarzanych produktów w danej jednostce czasu. Na przykład wyprodukowanie produktu w starej technologii zajmowało 5 minut. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań zajmuje 30 sekund. Jest to widoczny przyrost otrzymywanej liczby towarów. Duża liczba towarów dostarczonych na rynek sprzedaży powoduje spadek ceny jednostkowej produktu. Zwiększenie ilości wytwarzania produktów w danej jednostce czasu
powoduje zmniejszenie kosztów ich wytworzenia. Kolejną przyczyną zmienności otoczenia jest ilość materiałów potrzebnych do produkcji. Surowce, które potrzebne są do wytworzenia danego produktu, powoli ulegają wyczerpaniu. Wpływa to na cenę danego surowca oraz ilość możliwych do wytworzenia nowych produktów. Powoduje to konieczność zastąpienia tradycyjnych surowców surowcami alternatywnymi. Zobserwować to możemy w życiu codziennym. Pierwsze zmiany widzimy już w sposobie otrzymywania energii elektrycznej. Tradycyjny węgiel zastępowany jest energią wiatru oraz promieniami słonecznymi. Skórę naturalną zastępuje ekoskór. Drewno zastępują komponenty otrzymywane z materiałów odpadowych z obróbki drewna. Pewną przyczyną zmienności otoczenia jest zapotrzebowanie na informacje. Produkt, aby został sprzedany, musi być zareklamowany. Oprócz zachęcenia klienta do danego produktu, dostarczony jest jego opis informujący o składzie produktu, jego wpływie na środowisko oraz zaletach, jakie dostarcza. Obecnie panujący trend eko pozwala na zwiększenie zainteresowania odbiorców takimi produktami. Firmy wytwarzające te produkty mają przez to więcej odbiorców swojego towaru, a co za tym idzie, osiągają większe zyski w wyniku zwiększonej sprzedaży. Skutkuje to możliwością rozwijania się przedsiębiorstw. Piątą przyczyną zmienności otoczenia jest zmienność ludzkich potrzeb. Bardzo duży dostęp do informacji o oferowanych produktach przez różnych producentów wywołuje ogromny wzrost konkurencji. Dzisiejsze firmy muszą ciągle śledzić zapotrzebowanie rynku i dostosowywać się do oczekiwań klientów. Skutkuje to potrzebą dużej elastyczności zmiany gamy oferowanych produktów, jak i ich szybkimi modyfikacjami. Jeśli na rynku zapanuje moda na towar w danym kolorze czy kształcie, to zarabiają na nim ci producenci, którzy szybko dostosują się do oczekiwań klientów i wprowadzą do sprzedaży produkt tak wyglądający. Ostatnią przyczyną zmienności otoczenia jest wzrost konkurencyjności. Dzisiejszy rynek sprzedaży oferuje bardzo szeroką gamę produktów. Możliwość wyboru tych produktów powoduje, że zyski z ich sprzedaży rozkładają się na wszystkie firmy oferujące te produkty. Duży zysk może przynieść znalezienie na rynku takiego produktu, na który jest zapotrzebowanie, a ciągle występuje on w ograniczonych ilościach. Firmy, które umieją wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, mają zapewniony zbyt towar i co za tym idzie, osiągają szybko zysk. Bariery rozwojowe. Bariery rozwojowe, jakie są, każdy wie. Bariery rozwojowe są to wszystkie czynniki, które uniemożliwiają lub utrudniają firmom wejście na rynek, a także się na nim utrzymanie. Wyróżniamy trzy główne typy barier, chociaż jest ich pewnie znacznie więcej, jednakże ekonomiści wyróżniają takie trzy podstawowe, które łatwo zapamiętać, na logikę. Pierwszym z nich jest koszt wejścia i utrzymania się. Jest to koszt, jaki musi ponieść firma, żeby wejść na rynek i się na nim utrzymać. Jeżeli któraś firma nie spełnia tego warunku, to jest od razu przekreślona na starcie, ponieważ prędzej czy później i tak by zabrakło jej funduszy, lub by się okazało, że jest zbyt mało sprytna, by je pozyskać, kiedy faktycznie byłyby przydatne. Drugim czynnikiem jest koszt produkcji. Jeżeli jakaś firma nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zrealizować swój jakże genialny i oryginalny pomysł, to się po prostu nie utrzyma. Dlatego wszystkie firmy, które nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, po prostu odpadają, ponieważ jeżeli nic firma nie produkuje, to jednocześnie nic nie zarabia. Jeżeli nic nie zarabia, to bierze tylko kredyty i na tym traci. Trzecim czynnikiem jest zmiana dotycząca norm odnośnie jakości i ilości produktów. Jeżeli jakaś firma jest zbyt mało elastyczna, żeby podczas zmian w prawie dotyczących ilości bądź jakości oferowanych produktów nie jest w stanie zmienić wytwarzanych ilości jakości produktów, jak już mówiłem, ilość, jakość, to po prostu firma odpada, ponieważ jeżeli nie jest na tyle wystarczająco elastyczna, żeby lekko zmienić, zmodyfikować swoją strukturę działania, oznacza to, że przy poważniejszych problemach prędzej czy później by się i tak nie utrzymała, by spadła,
a pozostawienie jej na rynku by po prostu było przedłużaniem agonii. No i jak tak słuchacie, to sobie myślicie, no wszystko spoko, bariery są, tylko po co? No i jak już wspominałem, chodzi o to, żeby nie przedłużać agonii firm, żeby nie było za dużo firm zbyt słabych na rynku. Czyli najprościej rzecz ujmując, państwo, nie tylko, poprzez bariery ustanawia konkurencję, ale nie tylko ilościowo, ponieważ ilość jest ograniczana przez to, że nie wszystkie firmy się utrzymują, ale także przez jakość, czyli przez to, że nie wszystkie firmy spełniają odpowiednie wymagania. Najprostszym tego przykładem, który był ślicznie wyjaśniony w podręczniku, było wejście na rynek firm motoryzacyjnych. Jak wiemy, na rynku jest bardzo wiele firm, które mają dosyć znaną renomę, jak chociażby Syrenka czy Maluch, ale jeżeli pojawia się nowy konkurent, nie wiem, Toyota, nikt o czymś takim nie słyszał, no to takie nowe trochę, ciężko temu zaufać, bo nie wiadomo, czy się po 100 km nie rozpadnie, czy coś. I właśnie dlatego są bariery, ponieważ jeżeli firma dana pokona te bariery, to znaczy, że jest wystarczająco dobra, żeby się na rynku utrzymać. I wtedy nie tylko wykształca sobie pewną opinię brudności o tym, że ma jakość, to oprócz tego wtedy może w pełni sama decydować o tym, jakie produkty robi, może je dostosowywać do swojej woli, a także może dostosowywać ich cenę. I wtedy na tę cenę ludzie będą mogli się zgodzić, będą wiedzieć, że za ceną idzie jakość. Dziękuję i pozdrawiam. Kurierzy DHL.